Cześć, witajcie w już przedostatnim, piątym odcinku z Halloween Week. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie bardzo ciekawy lampion. Wygląda naprawdę świetnie, więc zapraszam. Potrzebujemy włóczkę, kartkę, słoik i czarną farbę w sprayu. Rysujemy na kartce wzory do wycięcia, po czym je wycinamy. Tak wyglądają wycięte wzory. Na wzory naklejamy taśmę dwustronną. Wszystko naklejamy na słoik. Tak powinien wyglądać słoik przed malowaniem. Kładziemy gazety i słoik pokrywamy farbą. Tak wygląda pomalowany słoik. Odrywamy nalepki. Tak wygląda gotowy słoik. Obcinamy kawałek włóczki i zawiązujemy wokół słoika. Wkładamy świeczki. Taki lampion to z pewnością świetna ozdoba halloweenowa. Daje dosyć dużo światła, więc można go używać jako taką lampkę. Wygląda świetnie, można go postawić na stole i wszędzie prawie. I naprawdę będzie świetnie oświetlał i będzie dobrze się prezentował jako halloweenowa dekoracja. Dzięki Wam za obejrzenie tego odcinka Halloween Week. Widzimy się już jutro w ostatnim odcinku Halloween. Jutro jest już Halloween, a więc wielkie święto. Trzymajcie się. No i cześć.